Witam Was serdecznie. Kilka dni temu pojawiła się najnowsza wersja programu Navitel Navigator Update Center. Wygląda w ten sposób, bardzo prosto, dzięki której możemy zaktualizować swoje nawigacje samochodowe firmy Navitel. Pobierzemy sobie teraz to oprogramowanie, ono jest bezpłatne i pokażę Wam, jak aktualizuje się oprogramowanie, jak aktualizuje się mapy na przykładzie Navitel G550 Moto, czyli takie nawigacje na motor, do samochodu czy też pieszej. Mam już ją tutaj obok, jeszcze jest uruchomiona, ale nie jest jeszcze podłączona kabelkiem USB do komputera. Więc pierwszą rzeczą musimy sobie tutaj pobrać, czyli kliknąć pobierz. Ja sobie tutaj kliknę ciach i już się ona tutaj zaczyna pobierać. 45 MB, czyli podobnie jak starsza wersja też mniej więcej tyle miała. W zakładce pobierz na oficjalnej stronie Navitela też tak, PL Downloads też możemy pobrać. Instrukcja obsługi do tego programu, kliknijmy, zobaczmy jak wygląda. Ok, już prawie się pobrało, sprawdźmy najpierw instrukcję obsługi. Wydaje mi się, że nawet nie trzeba czytać, ale pokazuję Wam, co tutaj jest. W języku angielskim, czyli zainstaluj, podłącz, najpierw zainstalować program, potem podłączyć urządzenie do USB, co, jako pamięć masowa. Uruchomić ten programik. Jak nie jest podłączony, to zostanie wykryte. OK, w porządku. Jeżeli będą aktualizacje dostępne, no to wszystko będzie pisało dokładnie, co jest. I tak jak pewnie w poprzedniej wersji, jeżeli czegoś nie zaktualizujemy, to nie będziemy mogli pójść dalej. Dobra, gotowe. Tutaj na końcu możemy oczywiście też kupować mapę, możemy aktualizować to, co mamy. I na samym końcu możemy uruchomić w naszej nawigacji oczywiście najnowsze oprogramowanie. OK, zróbmy to po prostu. Tutaj mamy już ściągnięte, przejdźmy sobie do folderu, do którego zostało pobrane. Gdzie to mamy tutaj? Wypakuj. Się wypakuje tutaj. O, tu już się wypakowało do katalogu. Pobierz. Ciach. I wystarczy zainstalować, czyli kliknąć dwa razy. Tak, zatwierdzam, potwierdzam. Dalej. Dalej, tu nie trzeba nic zmieniać. Chwileczkę musimy odczekać, aż się zainstaluje. Sprawa jest tutaj banalnie prosta, więc każdy sobie na pewno poradzi. Po prostu wchodzimy na stronę, ściągamy i instalujemy najnowszą wersję, uruchamiamy na końcu ten program. I gdy tylko ten program uruchomimy, tu ze stronki już wyjdziemy, jest nam niepotrzebna oczekiwanie na urządzenie Navitel. W tym wypadku, gdy już nawigację mam tutaj obok, jest uruchomiona, pamiętajcie, włączcie sobie, podłączamy przewód USB do naszego laptopa, właśnie to robię. OK, nawigacja została podłączona. Tak, w przypadku tutaj nawigacji G550. Sprawdzam właśnie, czy zadziała połączenie za pomocą tego takiego przewodu zasilającego, tego czarnego, takiego dwuprzewodowego, ale oczywiście, tak jak przypuszczałem, to nie zadziała jednak. Chociaż miałem nadzieję, że tam jakieś są cztery połączenia w tym połączeniu, więc muszę skorzystać z kabelka mini USB USB w normalnej wersji. To znaczy... Tak, tak, czyli muszę wyciągnąć urządzenie, nawigację z tego całego multimedialnego uchwytu. W przypadku innych nawigacji Navitela nie będzie problemu. G550 ma taki uchwyt specjalny na motor do samochodu i niestety, ale przez ten uchwyt byłoby tutaj dosyć ciężko aktualizować. Też się da, bo tutaj ta gumka, która zabezpiecza, bo to jest wodoszczelne urządzenie, no nie powinna żadnego problemu stwarzać. Jednak zrobię w ten sposób, że wyciągnę urządzenie całkowicie i tak będzie mi troszeczkę łatwiej
aktualizować oczywiście. OK, urządzenie jest wyciągnięte, kabelek mini USB już z pudełka wyciągam. OK, mam kabelek USB, mini USB już wyciągnięty, już podłączamy do naszej nawigacji. Oprogramowanie, jak widzicie, cały czas czeka, więc tu naprawdę nie ma problemu. Nawigacja jest uruchomiona, tak jak tutaj widzieliście. Podłączamy sobie przewód. No i jak widać, nie jest tak prosto. Musimy jeszcze z tej pensety skorzystać, która jest w komplecie, taka plastikowa. Dobra, kabelek USB, mini USB już jest podłączony i teraz naszą włączoną nawigację podłączamy kabelkiem USB, mini USB do laptopa. O, w tym momencie słychać było takie kliknięcie i rzeczywiście urządzenie uruchomiło się w trybie pamięci masowej, czyli mamy taki obrazek na kamerce, znaczy na naszej nawigacji takiego dysku. To nas informuje, że jest pamięć masowa, tak jak zgodnie z instrukcją. Więc gdy tylko uruchomiło się tutaj komputer, nowy dysk o pojemności 8 GB, bo tyle ma nasza nawigacja. Co robimy? Zobaczcie. Aktualizacje dostępne. Oprogramowanie od razu wykryło nasze urządzenie. Mapy, więcej informacji możemy sobie kliknąć. Co jest zainstalowane. Możemy sobie też usunąć jakieś mapy, gdybyśmy potrzebowali. Kirgistan nie zainstalowano. OK, wróć. Navitel Navigator, tu jest, jak widać, też aktualizacja dostępna oprogramowania, więc co mamy do zrobienia? Jeszcze mam tu opcję. W opcjach możemy zobaczyć, co tu jest. OK. No i dobra, jedyne co teraz nas interesuje, to zaktualizować oprogramowanie, więc klikamy aktualizuj i tu mamy najpierw wersję oprogramowania musimy zaktualizować i OK. I w tym momencie ściągnie się najnowsza wersja oprogramowania do naszej nawigacji, do naszego urządzenia, zostanie pobrane, zostanie zaktualizowane i dopiero w następnym kroku będziemy mogli zaktualizować mapy, jeżeli jakieś znajdziemy. OK, już skończyło się pobieranie aktualizacji. Mamy tu informację. Postęp aktualizacji 100%. Navitel Service po prawej stronie takie okienko wyskoczyło. Tu też nowe pliki. Nowe pliki do pobrania. Fantastycznie, czyli oprogramowanie w pierwszym komunikacie zostało zaktualizowane. OK, i teraz idziemy dalej. Aktualizuj już nie możemy kliknąć. Możemy sobie tu kliknąć więcej informacji. Tutaj mamy, co my tu mamy. Kwartał pierwszy 2016, co jest zainstalowane. Nie mamy tutaj żadnej ikonki, jeżeli jest coś do aktualizacji. Przynajmniej ja tu nie widzę w tych informacji o mapach. Żadnego przycisku tutaj nie mamy. Idziemy dalej. Pobierz. Pobierz Kirgistan. No to pobierz. I tam potrzebny Kirgistan, ale skoro widać, że jest to chyba darmowe, no to Kirgistan się instaluje. Wychodzi na to, że nie ma aktualizacji map, które są obecnie, na chwilę obecną przynajmniej. Mamy tu zainstalowaną najnowszą wersję Navitel Navigator. Zainstalowaliśmy Kirgistan, którego nie było i nie ma aktualizacji. Przyciski wyszarzały i aktualizuj, czyli nie ma co zaktualizować i pobierz też. Czyli jedyną opcją na chwilę obecną to po prostu podłączyć i używać. Mamy najnowsze mapy, nie ma nic nowszego, tak więc tak się właśnie aktualizuje. Według komunikatu i według
przycisków, które tutaj mamy działające. Jeżeli będziecie mieli szare, to znaczy, że nie ma aktualizacji i nie ma nic do pobrania. W opcji kup możecie sobie kupić jakieś inne mapy, na przykład Ameryki. Zobaczcie, za 14 dolarów, 15 w sumie Brazylię można sobie dokupić i z Azji też możecie dokupić sobie jakieś kraje, no nie wiem, Malediwy o 10 dolarów, 11. Kazachstan 27, ale Kazachstan jest tutaj w zestawie z tego, co widziałem. To tak, Kazachstan, więc nie musimy kupować Kazachstanu, nie wiem, po co on tutaj jest. I chyba to w sumie tyle. W sumie tyle. Żeby sprawdzić pewność, to odłączę teraz kabelek USB. Właśnie to zrobiłem. Uruchomię nawigację. I jeszcze raz podłączymy, żeby mieć pewność, że nie ma żadnych map. Dlaczego to robię podwójnie? Dlatego, że zaktualizowaliśmy oprogramowanie i być może nie wykrył jeszcze map do aktualizacji. I tak tylko chcę sprawdzić. Chociaż jestem przekonany, że nie ma potrzeby, to chcę to sprawdzić, żebyście wy też mieli pewność, że podłączycie i za jednym zamachem wszystko zrobicie jak trzeba. Nawigacja się już uruchamia. Wersja 9.7052 oprogramowania, czyli już jest aktualizowane na 100%. Tutaj mamy nasze urządzenie, czyli nawigację Navitel G550. Żeby zaktualizować, musimy podłączyć za pomocą przewodu USB, mini USB. Przewód ten okrągły, o czym myślałem, jednak on nie służy do aktualizowania. Miałem taką dziwną nadzieję. Dlaczego? Ano dlatego, że on ma takie 5 pinów, czyli tyle, ile przewodów w kabelku USB wewnątrz tej takiej obudowy. A jednak wychodzi na to, że się nie da. Podłączyłem przez kabelek USB z końcóweczką właśnie tą okrągłą, no i się nie da. A myślałem, że się da. Dobra, urządzenie teraz indeksuje mapy, czyli tworzenie atlasu indeksuje mapy. Poczekajmy do 100%. I jak tylko skończy indeksować mapy, to podłączymy i sprawdzimy jeszcze raz, czy na pewno nie ma żadnych aktualizacji jeszcze. Bo może być tak, że jakieś aktualizacje oprogramowania i po zainstalowaniu jednej zaraz jeszcze jest jakaś. O, już jest 56%. Jeszcze chwila. Witam w systemie nawigacyjnym Navitel. Zbigniew Urbański. Razem zawsze dojedziemy do celu. Ok. Nawigacja uruchomiona, już z najnowszym oprogramowaniem. Sprawdzam tylko, czy coś tu się zmieniło w ustawieniach. Nie widzę niczego. Wszystko jest tak, jak było. Odtwarzacz mediów. Bluetooth jest, oczywiście. Dobra. I teraz w tym wypadku jeszcze podłączmy sobie nawigację jeszcze raz. Kabelek USB do komputera z włączoną nawigacją oczywiście. Ok, podłączone urządzenie i o, widzicie, pobieranie informacji i już program sam powinien wykryć, czy są jakieś aktualizacje. Czekamy. Zainstalowano najnowszą wersję mapy kwartał pierwszy. Co prawda mamy już 23 sierpnia. Nie ma dostępnych żadnych aktualizacji. No i tyle. Jeżeli byłaby sytuacja, że chcemy jakiś kraj tu mapę usunąć, na przykład, nie wiem, Rosję, Ukrainę, zdobywając miejsce, potem można oczywiście kupić inne mapy. Dobra, z mojej strony to tyle. Już wiecie, jak ta aplikacja działa. Sprawa jest banalnie prosta. Jeżeli będziecie potrzebować jakiejś informacji dotyczącej Navitela, to oczywiście piszcie do mnie w komentarzu, ja postaram się Wam pomóc. Na kanale znajdziecie inne recenzje innych urządzeń Navitela, testy oraz w jaki sposób zaktualizować mapy, oprogramowanie starszym oprogramowaniem. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam. Oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanały i łapka w górę, jeżeli film Wam się przydał.